Uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski zgromadziły 3 maja na Jasnej Górze kilkanaście tysięcy wiernych. Sumę pontyfikalną na jasnogórskim szczycie poprzedziło odsłonięcie tablicy z fragmentem tekstu milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego z 3 maja 1966 roku, którego autorem jest prymas kardynał Stefan Wyszyński. Tablica zawisła na dziedzińcu przed wejściem do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. To jest z jednej strony historyczne wydarzenie, które nawiązuje do tego, co dokonało się w tamtych latach, ale z drugiej strony też wskazanie na to, że nawet w beznadziejnym czasie można poprzez pewien impuls silny duchowy osiągnąć coś, co ludzkimi wyobrażeniami jest nieosiągalne. Taki był właśnie skutek tamtego aktu zawierzenia. Ważne jest, żeby w dzisiejszym czasie przypominać ten akt, dlatego że praktycznie to jest jakieś zobowiązanie, które dotknęło wtedy całą naszą ojczyznę. Przychodzą nowe generacje, które nie znają ani historii Kościoła, często nie znają nawet Pisma Świętego. Ważne jest więc, żeby nieustannie uczyć. Wracamy do tego aktu też i dlatego, że w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Jasną Górę chcemy przypomnieć to, o czym sam papież wtedy przypominał, będąc tutaj na Jasnej Górze, nawiązywał do milenium chrztu Polski i do tego, że przecież wtedy był głównym celebrantem tej Eucharystii, na której nie mógł być Paweł VI. Papież nawet wspominał, że przy pustym fotelu dla Pawła VI przypadło mu przewodniczyć tej uroczystej Eucharystii i właśnie wtedy, kiedy ten akt był wypowiedziany po raz pierwszy, a do którego w każdego 3 maja wracamy tu na Jasnej Górze, który ponawiamy w ramach uroczystej Eucharystii. Dawco świętości, bądź uwielbiony za to, że dałeś nam sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic. Prosimy Cię pokornie, pobłogosław tę tablicę milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi. Sprawa by to wotum, znak świadectwa wiary pokoleń, było natchnieniem dla ducha Polaków, którzy stale potrzebują ponawiać rachunek sumienia z wynikających z aktu zawierzenia zobowiązań. Niech ponawiany każdego roku milenijny akt oddania kształtuje postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, niech budzi nieustannie odwagę wiary oraz utwierdza w nas niezachwianą nadzieję w ostateczne zwycięstwo Chrystusa i Jego Matki Jasnogórskiej Królowej Polski. Przyjmij Boże wotum, które Ci składamy i wysłuchaj nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Patrzymy na naszych praojców, którzy mieli w sobie tyle siły ducha, że zawsze stawiali na Boga i Jego Matkę i nigdy się nie zawiedli. Wierzyli mocno i wołali do Matki Królowej, przyzywając jej pomocy. Tak bardzo ufał Maryi w czasach zniewolenia prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Wierzył i ufał.
to dzięki Jego zawierzeniu Maryi z Jasnej Góry przed 50 laty powstał ruch pomocników Matki Kościoła. Nasza pomoc Kościołowi w dzisiejszym świecie jest może jeszcze bardziej potrzebna niż 50 lat temu. Trwa walka o duszę chrześcijan, trwa prześladowanie chrześcijan. Wielu naszych braci przelewa krew dla Chrystusa. Królowo Polski, to wszystko, co przepełnia nasze serca, radości i troski, składamy w Twych dłoniach. Przyjmij kolejny nasz akt oddania i zawierzenia. Przyjmij nasze przemienione życie, którym chcemy służyć Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Boga Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my biskupi polscy zebrani u stóp Twego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami całego wierzącego narodu, duchowieństwa i ludu Bożego z diecezji, parafii, łączności z Polonią Światową, oddajemy dziś ufnym sercem w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, co wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej ku poszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały naród polski żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków, jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co zechcesz.